w 7 prezentacjach dziecięcych zespołów regionalnych Mały Brzym 2007. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście tutaj. Witamy przede wszystkim młodych wykonawców, którzy będą nam prezentowali swój program, którzy pokażą tańcem i śpiewem piękno tej ziemi naszej pszczyńskiej. Cieszymy się, że przybyliście. Witamy wszystkich naszych gości, witamy waszych opiekunów. Proszę państwa, od 7 lat nasze prezentacje przybrały formę przeglądu. To znaczy państwo jesteście jurorami i wasze oklaski są dla wszystkich dzieci tą największą nagrodą. My ze swojej strony natomiast każdemu zespołowi przyznajemy pamiątkową nagrodę, pamiątkowy taki kafel. Oprócz tego otrzymują oczywiście wszystkie zespoły pamiątkowe dyplomy i jeszcze jeden upominek. Były to i koszulki, i kubki, a w tym roku takie lniane siateczki z nadrukiem logo Mały Brzym, z logo Mały Brzym. Proszę państwa, tak się złożyło w tym roku, że nasze prezentacje przypadły w dniu święta wszystkich mam. Wszystkim mamom, które tutaj zasiadają, życzymy wszystkiego najlepszego, jak najwięcej radości i pociechy z tych swoich najmniejszych i z tych naszych również wykonawców. Dużo serdeczności i całusów dla mam. A głos oddajemy dwóm dziewczynkom, Anecie i Oli, które poprowadzą nasze prezentacje. A ja na zakończenie tylko powiem, że 7 pszczyńskie prezentacje dziecięcych zespołów regionalnych Mały Brzym uważamy za otwarte. Witamy bardzo serdecznie. Jako pierwszy witamy zespół regionalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszczynie, który w repertuarze przedstawi nam tańce i piosenki. Opiekunem grupy jest pani Jolanta Grabowska. Powitajmy ich brawami. Nazywam się Kacper. Opowiem wam najpiękniejszą bajkę. Czerwony kapturek. Proszę teraz. Jeden, dwójkę. Nie, bo teraz dasz pałę. Idzie bezpośrednio. Kaś tam na krzyku, skaj ryby pierą, mieszka ratowa i swoją celą. Cera robotnik, choć jeszcze mało, myła się wodą codziennie rano. Miała z opaska tako na sznurek. Wiecie kto taki? Czerwony kapturek. Rozwcześnie rano mama i pado. A może babka jest bez obiadu? Weź babce pilę, krał za ogórku. Leć kipku, bez nas czerwony kapturku. Ni stowej, ni kaj, ani na chwilka. I dej se pozor na tego wilka. Mało dziołuszka, drabko leciała, aż tu na drodze wilka spotkała i tak mu powiedziała: schowaj se wilku te twoje łapki, bo się uwiją do mojej babki. Wilk nic nie powiedział, zatarł swe łapki, no i na skróty poleciał do babki. Stanął przed chałupą, głośno zapukał. Kto? Thank you.
Nie, ale w ogóle to jest takie piękne. To musi chyba nie było, że nie się Wielkim królestwie, którego nikandy na mapie nie ma, mieszkała fest bogato wdowa. Była tak bogato, że spała na 5 zygówkach i pod 3 pierzynami. Miała krowy, konie, bryczki i zawsze nowe szczewiczki. Miała też 2 cery, szpetne dziołchy. I nie swoja, sierota. Zawsze przymazano bidulka, bo jej najgorszą w chałupie przypadało robota. Te 2 zaś istne lenie wylegiwały się pod pierzynami po całkich dniach, a macocha poganiała sierota. Szmierosku, bierz się do roboty. Partnery, którzy są się dani, umiej miski, użyć szczepiki, na pośpiecu, wymieć sadza i nogi tylko do 3 razy. Moje rzeczy słabe i liże nie mogą się babrać, bo to robota dla takiego szmierzka jak ty. Stąd poszła, że sierotka przezywano Szmeruskiem, a ona ocierała płaczki z opaską, putowała, pomywała i tak te cichutko śpiewała. Macocha z frelami siedziały w pięknej izbie, ciaprały się mazidłami i tak se rozprawiały. Czemu moja dziowo ten dzik tak na ciągu szkół? Coś ty, Haneczku, tak ukrzywo? Nie mogę patrzeć do tego żdżadła. Po to by te piękne kiecki, te z opaski, jakże w taką szpetną, jego bardzo świdradzą. Nic nie poradzisz na to. A ty, Kasieńko, co masz taką lino? No tuż mam ostuda, wiem, że jest szpetno i zostanę starą frelą. Nos mam wiele i kruchaty, zęby krzywe. No bo skąd jakoś piękna działka? Ale piękna działka. Jakie ma piękna ciężko widzę. Jakoś jego w pasie. To je na pewno królewna. Ocierek to pelnikiem królewna. Królewczkiem. Cicho być się, bo nic nie słyszą. Króla czciwa się na koło. Królewicz się ośmiał do niej. Cicho być, nic nie słyszy. Królewicz mrugnął. Och, mistrz Frelki przestawił go do jak się kiero nazywał.
Adelka, Adelka ze Srebrnego Strumyka. Adelka, Adelka. Majenka Szpewka, Łobzewka. Panienka Cilka, tu Świn do Zofilka. Rejka Nesia spod Podlesia. Teraz idzie Krita z Marklowicz. A tej braki nie znamy, a ona ze swojej skromności nie boi się, jak się nazywa i skąd jest. Powiedz mi, mami, łapowiedz.
Przeszkody słoneczne i w szary dzień. To ludzi zmęczony i do niepogody, i do nas uśmiechaj się. Uśmiechem wróczone, prosto mnie zdrowo do szczęścia, do ludzkich serc. Świat się piękniejszy, odpoczy przed tobą, ty tylko uśmiechaj się. Uśmiechaj. Przestanie. Uśmiech najkluczowy, najprostszy jest drogą do szczęścia, do ludzkich serc. Świat się piękniejszy, otworzy się w tobą, tylko uśmiechaj się. Zresztą kurde, co zrobię. No tak wygląda. W duszu to mówię, nie ruszę. Rosną drzewa.
pierwszy i drugi i przewodowy. Nie będzie mnie głowy się bolała, choć mnie Jasiu nie weźmiesz, ale bych się Rita dowiedziała, do której ty pojedziesz. Pojadę ja do takiej krainy, kraj mnie ciągle nie znają. I przywieza tego szwarna dziełka, jakiej kółkę nie mają. Będzie mi śpiewała, słodko całowała, a ja będę szczęśliwy. Będzie mi śpiewała, słodko całowała, a ja będę szczęśliwy. Thank you.
na Sylwestru dzienica. Gryf, nosy, niedziążka, pisenki się za mną oglądają. Ale dzisiaj to z tymi zoletami jest całkiem inaczej. Bodowni to musiał być taki nie byle jaki kawaler. Synek musiał być po wojsku, bo trzywka z kapsy nie łaziła. A jak był za smarkaty, to mu zaraz powiedzieli, że mu przyjść, jak mu wąs urośnie. A wiecie, że ojcowie musieli się zgodzić, co by młodzi mogli ze sobą godać, a zolecieć mogli jeno w chałupie przy całej familii. Sami byli na chwilę, w sieni albo w antryju, jak synek już do duszy. Prosimy na scenę. Podziękujmy jeszcze raz gromkimi brawami za przygotowanie do występu. Pani Danuta Abramowicz-Leczko oraz pani Katarzyna Hess.
Dobrze.
Tato, ale jutro zaśpić idę. Pomyślcie, bycie mówi, jacy chłopcy pyszni, jacy chłopcy pyszni. Gorzaka się nigdy nie mo, a że nic się myśli. Gorzaka się nigdy nie mo, a że nic się myśli. Przyjdzie taki na stole, ty pyto się owiano, pyto się owiano. Chociaż łokieć mu wyłazie i gołek kolano, chociaż łokieć mu wyłazie i gołek kolano. Wszak nie to ma samęła, ty koszula nie dobrą, koszula nie dobrą. Kołyszka same szczypy, jak mamy siadano. Czekamy na następne zespoły, jeżeli dojadą, to wystąpią, jeżeli nie, to jadą, bo mają kłopoty z dojazdem. Także czekamy, chyba.